Chorzów postanowił zdemontować pomnik pamięci żołnierzy Armii Czerwonej, który znajdował się w Parku Hutników niedaleko Urzędu Miasta. Został przeniesiony na cmentarz parafialny przy ulicy Kalusa. W całej Polsce jest jeszcze około 20 takich pomników, które zgodnie z prawem powinny zostać usunięte. Paweł Jędrusik. Do demontażu pomnika doszło w miniony weekend. Nie wszyscy mieszkańcy zdążyli już to zauważyć, a miasto niespecjalnie się tym chwaliło. Uważam, że za późno, tak? Trzeba to było zrobić albo lata temu, albo już w tej chwili zostawić, tak? Bo napisy zostały wcześniej usunięte, a w tej chwili to już chyba nie miało większego sensu. Ten pomnik mi w ogóle nie przeszkadzał. On tu mógł stać. Ja już go pamiętam od dziecka, także ja nawet nie wiem, kiedy go usunęli nawet dokładnie. Prawidłowo. Dlaczego? Dlatego, że to się nam kojarzy ze złymi wspomnieniami. Wprawdzie by nas wyswobodzili, ale wiadomo, jak było dalej. Urząd Miasta w Chorzowie tłumaczył, że pomnik usunął, bo chcieli tego mieszkańcy. Został przeniesiony na cmentarz parafialny przy ulicy Kalusa i ustawiony w pobliżu innego pomnika, upamiętniającego żołnierzy radzieckich. Co ciekawe, ten pomnik nie był wskazany przez IPN jako taki, który należy zdekomunizować. IPN konsultuje kwestię grobów, bo tam w okolicach pomnika również są, jest tam grupy żołnierzy radzieckich i tego grobu nie ruszaliśmy, natomiast ciągnęliśmy tylko pomnik i tylko tam, gdzie jest napis dotyczący wdzięczności. I choć od wprowadzenia ustawy dekomunizacyjnej minęło już dobrych kilka lat, to nadal nie wszystkie obiekty zostały usunięte z przestrzeni publicznej. W tej chwili pozostało do usunięcia w Polsce około 20 upamiętnień żołnierzy sowieckich, tak zwanych pomników wdzięczności Armii Czerwonej, a w zasadzie obiektów propagandowych. Jednak nie wszystkie miasta chcą usuwać takie pomniki z przestrzeni publicznej, a zmusić je do tego byłoby bardzo trudno.